Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wydarzeń sportowych minionego tygodnia. Jest pierwsze tegoroczne zwycięstwo na wyjeździe żużlowców Betard Sparty Wrocław. W piątej kolejce PGE Ekstraligi Spartanie pokonali w Tarnowie Unię 49-41. Niemal bezbłędny był Maksym Drabik, który z bonusami uzbierał 14 oczek, a z dobrej strony pokazali się niemal wszyscy zawodnicy WTS-u. Niemal wszyscy, bo niestety już tradycyjnie zawiódł Andrzej Lebiediew, który nie był w stanie w ogóle nawiązać walki z rywalami. Teraz czeka nas przerwa w rozgrywkach Ekstraligi, a już w najbliższą sobotę w Warszawie odbędzie się pierwszy turniej Grand Prix, którym pojadą m.in. Tai Wuffinden i Maciej Janowski. Najbliższy mecz Betard Sparty odbędzie się 20 maja, kiedy na Stadion Olimpijski we Wrocławiu przyjedzie Falubal Zielona Góra. Śląsk Wrocław utrzymał się w Lotto Ekstraklasie. Podopieczni Tadeusza Pawłowskiego kontynuują świetną serię meczów bez porażki, tym razem remisując na wyjeździe z Krakowią 3-3. Wrocławianie objęli prowadzenie po golu Marcina Robaka z rzutu karnego, ale tuż przed przerwą przyjęli dwa ciosy od rywali i do szatni schodzili przegrywając. Po zmianie stron kontynuowali jednak swoją niezłą grę i za sprawą bramki Piotra Celebana wyrównali stan meczu. W odpowiedzi krakowianie raz jeszcze objęli prowadzenie, ale ostatnie słowo należało do piłkarzy WKS-u, a konkretnie do Arkadiusza Piecha. Wrocławianie nie mają zbyt wiele czasu na odpoczynek i regenerację, bo już we wtorek, 8 maja, zmierzą się przed własną publicznością z Pogonią Szczecin, a 4 dni później także na stadionie Wrocław zagrają z Piastem Gliwice. Panthers Wrocław kontynuują zwycięską passę w Lidze Futbolu Amerykańskiego. Tym razem mistrzowie Polski nie dali najmniejszych szans Patriotom Poznań, z którymi wygrali aż 64-0. Pantery powróciły na Stadion Olimpijski aż po 7-tygodniowej przerwie spowodowanej serią meczów wyjazdowych. Po zeszłotygodniowej porażce ze Sparko Tirol Riders w Pucharze Europy teraz podopieczni Nika Johansena niejako się zrehabilitowali i sprawili prawdziwe lanie poznańskim Patriotom. Dominacja Wrocławia nie podlegała absolutnie żadnej dyskusji, a spotkanie z Patriotami było sprawdzianem przed emocjami, które czekają nas już za tydzień. W sobotę 12 maja na Stadionie Olimpijskim dojdzie do pojedynku Panter. Te wrocławskie zmierzą się z tymi zza południowej granicy, konkretnie z czeskiej Pragi. Mecz Panthers Wrocław – Black Panthers Praga zaplanowano na godzinę 19, a wcześniej o godzinie 13. Na murawę wybiegną futboliści Panthers B, którzy zagrają z Trinet Sharks. Zakończyły się zmagania najbardziej prestiżowych zawodów w squashu na Starym Kontynencie – drużynowych mistrzostw Europy ETC 2018. W ciągu imprezy rozegrano ponad 100 meczów na 10 kortach jednocześnie z udziałem ponad 200 sportowców, w tym zawodników i zawodniczek z pierwszych dziesiątek światowych rankingów. Zgodnie z przewidywaniami, wśród pań triumfowały Angielki, które w wielkim finale zmierzyły się z Francuzkami. Z kolei wśród panów najlepsi okazali się Francuzi, w finale pokonując Anglików. Polki po zaciętym boju utrzymały się w Dywizji 2, natomiast Polacy zostali wyeliminowani z tego poziomu rozgrywkowego. 9. edycja turnieju La Crossa Silesia Cup 2018 za nami. Tym razem nie zakończył się on zwycięstwem Kosynierów Wrocław, a więcej o tym turnieju opowiada zawodnik Kosynierów Marcin Janiszewski. Jeżeli chodzi o stronę sportową, to na pewno była rywalizacja cały czas na 100%. My jako Kosynierzy Wrocław zajęliśmy drugie miejsce, co pozostawia pewien niedosyt, bo zawsze miło jest swój własny turniej wygrać jako gospodarz. Mimo to jestem bardzo, bardzo, bardzo zadowolony z naszego poziomu sportowego. To, co się działo w półfinale i finale, czyli w niedzielę, w ostatni dzień rywalizacji, absolutnie niesamowite. Mecz półfinałowy z ekipą z Rygi, coś pięknego. Do przerwy schodziliśmy przegrywając jedną bramką, później udało nam się dogonić przeciwników i wygrać w doliczonym czasie gry dzięki złotej bramce. Naprawdę był to wysoki poziom lacrosse. Zawsze, kiedy gramy z ekipami z Łotwy, nie wiem jak oni to robią, ale Łotysze są po prostu ogromni. Granie z Łotyszami to jest coś niesamowitego, jeżeli chodzi o względy fizyczne. Z nimi jest naprawdę trudno i wiedzieliśmy o tym, kiedy już przystępowaliśmy do finału z drugą ekipą z Łotwy. To też był mecz. No, najwyższy poziom lacrosse na tym turnieju, jestem w stanie to powiedzieć, dlatego że w pierwszej kwarcie przegrywaliśmy już 4 bramkami, a udało nam się nie dość, że dojść przeciwników do remisu, to nawet wyjść na prowadzenie. Później w samej końcówce przeciwnicy dogonili nas i to, co się działo w dogrywce, creme de la creme, jeżeli chodzi o lacrosse. Z naszej strony dwa słupki, słupek i poprzeczkę jednocześnie po strzale Mikołaja Śmigla. Byliśmy bardzo, bardzo blisko strzelenia tej złotej bramki. Niestety złapaliśmy karę w osłabieniu. Prawie nas rozpracowali przeciwnicy z Łotwy i tuż po tym, jak nasz zawodnik już skończył karę, wbiegał na boisko, żeby pomóc kolegom. Gdzieś tam nie dogadała się nasza obrona. Nie wiem dokładnie, jak do tego doszło, no ale trudno. Straciliśmy bramkę. Nie ma porażek, po których można być zadowolonym.
ale mimo wszystko to była porażka, po której jesteśmy w jakiś tam sposób usatysfakcjonowani tym, że udało nam się grać na tak niesamowitym poziomie. Nasze dziewczęta też całkiem nieźle sobie radziły, może w meczu finałowym akurat nie zagrały, ale pokazały się też z bardzo dobrej strony. Oby tak dalej. Ten lacrosse we Wrocławiu zmierza w dobrą stronę, mieliśmy dużo juniorów, także myślę, że będzie też kim grać za parę dobrych lat. Silesia jest taka, że staramy się, żeby poza rywalizacją na najwyższym poziomie sportowym było, jak to mówimy z przymrużeniem oka, było w dechę, czyli żeby poza tym, że jest wysoki poziom, żeby była miła atmosfera, żeby wszyscy dobrze się bawili. W maju we Wrocławiu odbędą się mistrzostwa karate Kyokushin, a my o tym turnieju i ogólnie o dyscyplinie rozmawiamy z sensejem Jackiem Lamotem. Na początek chciałbym zapytać tak troszeczkę podróż w przeszłość. Jak zaczęła się, na początku była to pewnie, podejrzewam, przygoda, a potem już wielka kariera, pańska kariera z karate? Tak, dawno, dawno temu, jeszcze chodziłem do trzeciej klasy liceum, pewien senpai wtedy, Garny Janusz, już mogę powiedzieć, bo przeszedłem z nim na ty, ogłosił nabór do karate Kyokushin. Wtedy na Mazowiecką do amfiteatru zgłosiło się ponad 3000 osób chętnych trenowania karate. W ogóle nikt nie wiedział, co to jest. Byliśmy pod magią Bruce Lee, pod magią tych filmów sztuk walki. Zgłosiło się bardzo, bardzo dużo osób. Ja kończyłem karierę pływacką, bo byłem zawodniczo trenowałem pływanie i po pływaniu właśnie wybrałem tą drogę karate Kyokushin, karate sztuki walki, właśnie przez małe ogłoszenie wtedy w wieczorze w Wrocławiu. No właśnie, no to tak po latach, co to jest? Pan wtedy nie wiedział, co to jest to karate? Jak go pan do teraz charakteryzował? Czym się wyróżnia na tle innych sztuk walki? W tej chwili to jest moja droga życia, robię to zawodowo. Po 30, może nawet 40 latach takiej kariery zawodniczo-trenerskiej jest to dla mnie przede wszystkim styl życia. Nie mogłem bez tego funkcjonować. Codziennie, mimo upływu czasu, codziennie trenuję karate Kyokushin. Myślę, że to jest bardzo, bardzo dobra metoda na to, żeby przedłużyć sobie troszeczkę taką zdrowotną sferę życia. Przydały się kiedyś umiejętności praktyczne w takim życiu codziennym, w jakichś tam niespodziewanych sytuacjach? Karateka naprawdę to przez sam wygląd, przez sam sposób bycia odstrasza wszystkich takich złośliwców, którzy go próbują gdzieś tam napastować. Czasami musiałem interweniować, ale nie były to takie walki pełnokontaktowe, raczej potem po perswazji to wszystko się rozchodziło po kościach. Wiemy, że karate będzie niedługo na Igrzyskach Olimpijskich, jednak to nie będzie ta myślę, że można tak powiedzieć, odmiana tej, który pan jest tutaj senseiem. Karate WKF jest na olimpiadzie, w tej chwili w 2020 roku będą tam pierwsze, te, jako dyscyplina pokazała, będzie tam się prezentować. WKF jest to od regulamin karate, także każdy styl, który będzie chciał startować w tym regulaminie no contact karate, będzie mógł brać udział. Niestety, albo stety, ja nie jestem zwolennikiem takiej odmiany karate. My trenujemy karate full kontaktowe, więc moi zawodnicy nie myślą o karierze olimpijskiej. Wręcz odwrotnie, może w kierunku MMA, może w kierunku UFC, w tym kierunku, a nie w kierunku light kontaktu. Czy jest to urazowa dyscyplina? Zdarzają się jakieś cięższe kontuzje? Cięższe kontuzje raczej nie. Stłuczenia, jakieś drobne siniaki, tak. Oczywiście. Czyli taka norma, jeżeli chodzi o sporty tak, walki. Ja myślę, że w każdej dyscyplinie kontaktowym, czy to będzie piłka ręczna, czy tak jakaś inna dyscyplina, gdzie jest kontakt z przeciwnikiem, takie rzeczy się zdarzają. Nie jest to u nas nic takiego, żeby wyrastało ponad przeciętność. Cała rozmowa z Jackiem Lamotem dostępna jest na kanale tuwrocław.com. Link do filmu znajdziecie w opisie filmu. To wszystko w podsumowaniu tygodnia. Więcej informacji sportowych znajdziecie na łamach tuwrocław.com, a my zachęcamy do subskrypcji naszego kanału i zapraszamy za tydzień.